ceremonia powitania trumien ze szczątkami świętej pamięci pułkownika Ignacego Matuszewskiego i majora Henryka Floja Reichmana. Pamięć o tych, którzy dobrze przysłużyli się naszej ojczyźnie, jest naszą moralną powinnością. To ona pobudza nas do wdzięczności i modlitwy. Boże, spraw, niech groby tych, którzy spoczną na wojskowych powązkach, nie tylko przypominają bohaterów minionych wydarzeń i czasów, ale niech mobilizują kolejne pokolenia do wierności wartościom wypisanym na wojskowych sztandarach. Bóg, honor, ojczyzna. Szanowni Państwo, można by dużo mówić na temat zasług tych wielkich ludzi. Pewnie będą organizowane sesje naukowe, powstaną książki, różne inne publikacje. Jesteśmy na początku drogi, żeby pamięć o tych wielkich Polakach przywrócić, zrekonstruować. Ale zacytuję dwie opinie służbowe, wojskowe, na temat obu oficerów, które może najpełniej oddają ich cechy charakteru. Ideowy i bezwzględnie prawy. Nie zna kompromisu z własnym sumieniem. Tak pisał Władysław Sikorski w opinii o pułkowniku Matuszewskim w roku 21. I opinia o Reichmanie z roku 31. Wybitna siła woli, ogromna inicjatywa i odporność. Właśnie te cechy sprawiły, że możemy mówić dzisiaj o osobowościach, o żołnierzach, o politykach zupełnie wyjątkowych. Ich siła oddziaływania była tak wielka, że w zasadzie Polacy na całym świecie, również w kraju, również w państwie podziemnym, drukowali pisma, drukowali książki Ignacego Matuszewskiego. Nad grobem Matuszewskiego w 1946 roku stanął wielki polski poeta, wieszcz, Kazimierz Wierzyński i powiedział tak: straciliśmy człowieka, ale nie postradamy jego idei. Minęło życie ludzkie, ale nie przeminie jego dzieło. Tak, dzieło Matuszewskiego i Reichmana nie przeminie. I w tym miejscu chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy w tym dziele przywrócenia pamięci o pułkowniku Matuszewskim i majorze Reichmanie zrobili najwięcej. Dzięki Wam możemy w roku Sienkiewicza, w roku pochówku Inki, Zagończyka, Łupaszki powitać w ojczyźnie dwóch wielkich żołnierzy i wielkich polityków, pułkownika Matuszewskiego i majora Reichmana.
jeszcze raz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tej sprawie z nami działali, dziękuję. Dziękuję dziennikarzom, którzy od początku się w tą sprawę zaangażowali. Niech żyje Polska. Niech żyje Wojsko Polskie. Niech pamięć o Matuszewskim i Rajchmanie trwa na zawsze. Dziękuję. Dzisiaj Rzeczpospolita spełnia swój obowiązek. Dzisiaj Rzeczpospolita spłaca swój dług, jak i my wszyscy, Polacy, zaciągnęliśmy u tych dwóch wielkich naszych rodaków, pułkownika Matuszewskiego, majora Floyer Reichmana. Często w takich sytuacjach mówi się, nie byłoby Polski niepodległej bez ich pracy, walki, trudu i cierpienia. Jak rzadko kiedy te słowa są szczególnie prawdziwe. Pan pułkownik Matuszewski czekał równo 70 lat na to, aż powróci do Polski niepodległej. Marzył o tej chwili. W testamencie przekazywał, że chce wrócić, ale do Polski niepodległej. Dzisiaj z dumą i wdzięcznością możemy go tutaj, na ziemi polskiej, na ziemi Polski niepodległej, przywitać. Ale witamy wraz z nim to wszystko i wraz z panem majorem Reichmanem to wszystko, całe to doświadczenie, cały ten testament, cały ten zespół wartości i wysiłku, który poświęcili przez lata, aby Polska mogła być niepodległa. Ci wybitni żołnierze, Ignacy Matuszewski był współtwórcą polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Bez Ignacego Matuszewskiego nie byłoby tego największego zwycięstwa w dziejach, najnowszych dziejach Polski, jakim była Bitwa Warszawska. To on sprawił, że polski kontrwywiad z wyprzedzeniem znał ruchy sowieckie. To on sprawił, że choć byliśmy mniej liczni, że choć przez ostatnie dwa miesiące tej kampanii polskie wojska się wycofywały, byliśmy zdolni przejść do kontrofensywy, byliśmy zdolni wygrać Bitwę Warszawską i wygrać bitwę z wojskami sowieckimi. Jego ówczesne, a także późniejsze dokonania są nie do przecenienia. Bez uratowanego dla Polski, dla polskiego żołnierza, dla polskiej armii, dla polskiego państwa, bez uratowanego przez złota nie byłby możliwy wysiłek zbrojny Armii Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej. Tej armii, której dokonania po dzień dzisiejszy tworzą zręby pamięci i chwały tradycji odbudowywanego Wojska Polskiego. To w olbrzymim stopniu dzieło Matuszewskiego. Tak jak dziełem ich obu jest myśl, polska myśl niepodległościowa. Jest ten wielki heroizm walki z sowietyzmem, nawet wbrew wszystkiemu dookoła. Walki dla Polski niepodległej. Ich niezwykła wola trwania przy najwyższych wartościach polskiego patriotyzmu i polskiej niepodległości. Ich pewność, że przyjdzie taki dzień, kiedy polskie wojsko będzie naprawdę polskie.
kiedy będzie służyło niepodległej ojczyźnie i że przyjmie ich wtedy, jest dla nas wielką nauką, jak budować niepodległe państwo. Panie pułkowniku, panie majorze, z dumą i czcią witamy was na polskiej ziemi.